Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Powiem Państwu, że Pan Prezydent Andrzej Duda wielokrotnie mnie zaskakuje. Za każdym razem, gdy myślę, że Pan Prezydent nie jest już w stanie bardziej się ośmieszyć, on udowadnia mi, że dla niego to nie ma rzeczy niemożliwych. Może to dlatego, że wiele lat walczył z ostrym cieniem mgły i nabył bardzo ważne. Umiejętności. Drodzy Państwo, na początku taki krótki materiał filmowy. Ułaskawia się osoby uznane przez sądy za winne. Ułaskawienie nie jest uniewinnieniem. Akt łaski nie zmienia wyroku sądu i nie podważa winy skazanego. A z kodeksu postępowania karnego wynika wprost, że skazany może zasługiwać na łaskę, między innymi wtedy, gdy cieszy się nienaganną opinią środowiskową i gdy doszło do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem. I za takie działania właśnie. Związane z walką z korupcją na, na, na szczytach władzy, zostali oni skazani. Zdecydowałem wówczas o ich uniewinnieniu. Ułaskawienie nie jest uniewinnieniem. Zdecydowałem wówczas o ich uniewinnieniu. Także, jak widać, to już nie chodzi tylko o to, że pan prezydent Duda, który posługuje się dyplomem, Doktora prawa oraz dyplomem ukończenia wydziału prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, drugiego najlepszego wydziału prawa w Polsce, przynajmniej odkąd pan prezydent zaczął ujawniać swoje talenty prawne, a więc poziom wykształcenia. Nie rozróżnia pan prezydent ułaskawienia od uniewinnienia. Drodzy Państwo, i to już nie pierwszy raz. Pierwszy raz pan prezydent walnął takiego babola, w którym stwierdził, że on uniewinnił Wąsika i tego drugiego pana Kamińskiego, czyli stwierdził, że jest sądem, bo tylko sąd uniewinnia, w wywiadzie w Radiu Z, ale potem się jeszcze poprawił. Tym razem pan prezydent już idzie w zaparte. Twierdzi, że on panów. Kamińskiego i Wąsika uniewinnił. Oczywiście jest to nieprawda. Nawet gdyby to ułaskawienie, które pan prezydent przeprowadził, było skuteczne, a moim zdaniem nie jest, bo nie można kogoś prewencyjnie ułaskawić. Drodzy Państwo, gdybyśmy zgodzili się na ułaskawienia prewencyjne, doszlibyśmy do takich absurdów, że pan prezydent mógłby na przykład prewencyjnie ułaskawić, nie wiem, Roberta Bąkiewicza, ostatnio bardzo mocno zaziomalonego z pisem, z. Morderstwa na Krzysztofie Woźniaku. I Robert Bąkiewicz dostałby de facto przyzwolenie na ukatrupienie mnie i poszedłby i wykonał na mnie polityczne borderstwo Być może na zlecenie kogoś, yy, komu jestem niewygodny, wiedząc, że całkowicie będzie bezkarny. No, drodzy Państwo, chyba nie żyjemy w takich kurde czasach, tak? Prawo łaski jest zwolnieniem kogoś od skutków winy, czyli jesteś winny jesteś przestępcą, skazany prawomocnym wyrokiem można do ciebie zgodnie z prawem mówić, że jesteś po prostu kryminalistą, bandytą, ale pan prezydent okazał ci łaskę i rzeczywiście może taką łaskę pan prezydent okazywać komu tylko chce, nawet pan o, na przykład handlarce Mefedronem i co najwyżej by się zastanawiać dlaczego akurat handlarka Mefedronem według pana prezydenta Dudy zasługuje na łaskę i iść w różne teorie, lub nie iść w różne teorie, jak to tam ktoś sobie chce. Ale cały czas to jest skazana handlarka BF Drodem, która dzięki panu prezydentowi Dudzie nie siedzi i miejmy nadzieję, że na wolności nie handluje dalej i nie krzywdzi tym kolejnych dzieci. No tyle. Tak samo pan Kamiński Wąsik. Już pomijając fakt, że te ułaskawienia prewencyjne, no, nie ostały się. Ech, że się tak wyrażę starcia z literą prawa i w rezultacie czego panowie kabinski i Wojsik siedzą, to nawet gdyby uznać, że one były, pra... to ułaskawienie nawet gdyby uznać, że było, było skuteczne, no to i tak to by byli prawomocnie skazani przestępcy, no właśnie. Najpierw, musiałby ich pan, najpierw pan prezydent musiałby dopuścić do sytuacji, w której oni by zostali prawomocnie skazani, więc prawomocnie uznani za winnych, a więc w ogóle za winnych, a potem mógł być ułaskawić. Prewencyjnie się nie da, ale nawet gdyby się dało, to i tak byliby przestępcami, winnymi, tylko ułaskawionymi. I drodzy państwo, naprawdę zaczynam się powoli zastanawiać, czy pan prezydent Duda... Nie robi tego, co robi, czyli świadom... Znaczy, inaczej, zastanawiam się, czy pan prezydent Duda... Napra... Znaczy, inaczej, albo pan prezydent Duda nie tylko jest niedouczony, ale również ma daleko idącą demencję, bo nie tylko nie pamięta tego, co go nauczyli na studiach, ale również nie pamięta tego, co sam mówił kilkanaście lat temu. Albo też pan prezydent cynicznie wprowadza ludzi w błąd. Jeśli świadomie, a zakładam, że świadomie, to cynicznie kłamie. I o tym sobie będziemy między innymi w tym materiale mówić. Zakładając, że pan prezydent z premedytacją kłamie, że Wojsika i Kamińskiego uniewidnił. Jaki ma cel? I wydaje mi się, że ten, ten jest wyrachowany i polityczny. Że niestety pan prezydent Andrzej Duda przede wszystkim jest wiernym sługą, ale nie narodu polskiego, tylko... Partii Prawa i Sprawiedliwość. Niestety, taka jest moja prywatna opinia. I uważam, że końcówka tego, co mówi pan prezydent, świadczy o tym, że pan prezydent wie, jak straszny los narodowi polskiemu szykuje prawo i sprawiedliwość w ciągu najbliższych około 20-30 dni. I co być może zacznie się już dziś po południu, a być może dopiero 29 stycznia. Zobaczymy. I Próbuję ubyć od tego roczki. Będziemy sobie za chwilkę oglądać wspólnie, stopować i komentować konferencję prasową prezydenta Dudy ze strony kancelaria prezydenta RP. I od razu powiem, że końcówka tam na końcówce dźwięk jest szalony. W ogóle nic nie słychać. To nie dlatego, że ja wyciszę, tylko dlatego, że realizator tego nagrania po prostu wyłączył padł. Wyłączył nagranie, wyłączył ścieżkę audio pod sam koniec. Nie wiem, czy dlatego, że jest niekompetentny, czy dlatego, że na przykład, nie wiem, nie wiem dlaczego. Nie chcę nic sugerować. Akurat pan prezydent Duda wtedy mówił bardzo specyficzne rzeczy, gdy ten głos mu wyłączono, ale chcę wierzyć, że to jest tylko przypadek, po prostu no, niekompetentny koleś nie zauważył, że nie idzie fodia na live'a i nikt mu o tym nie powiedział. No, tak to bywa, drodzy państwo. Jedziemy. Polskiej, Pan Andrzej Duda. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie na tym spotkaniu. Z oczywistych przyczyn jest potrzebnych kilka słów mojego komentarza do zdarzeń, których w ciągu ostatnich dni i godzin i byliśmy i jesteśmy świadkami. Oczywiście, że tak. I tutaj od razu powiem, że przydałoby się dwie rzeczy, których trochę zaspoileruję, Pan Prezydent nie powie. Pierwsza jak to jest przechowywać u siebie w kancelarii dwóch przestępców i jak się czuje człowiek, u którego w gościach pojawiła się policja, żeby zawinąć kolesi do więzienia i czy pan prezydent nie boi się zarzutu poplecznictwa, czyli potocznie rzecz biorąc ukrywania ludzi poszukiwanych przez prawo. Mówię bardzo potocznie, bo literalnie Biorąc pod uwagę cel, jaki pan prezydent miał, czyli żeby ci ludzie nie trafili tam, gdzie trafić powinni, czyli do więzienia, to literalnie można panu prezydentowi takie zarzuty stawiać. I niektórzy platformersi już zaczynają mówić, że może by warto. Więc warto by zapytać pana prezydenta, czy się nie boi. Druga rzecz, jak to jest, że niby pan prezydent taki oddany panu Kamińskiemu i panu Wojsikowi. Że to, że on tak wszystko by zrobił, i teraz mówi, że wszystko zrobi dalej. Tu znowu troszeczkę zaspoileruję, żeby oni z tego więzienia wyszli, a jednocześnie powstrzymał go autobus. Bo dla tych Państwa, którzy nie wiecie, pan prezydent Duda, który przechowywał u siebie w kancelarii prezydenta, przepraszam, w pałacu prezydenckim, pada Wojsika i Kabińskiego, poszukiwanych przez policję do odbycia kary, przerwy. Wyjechał z tej kancelarii prezydenta, rozumiem, żeby się spotkać z opozycją. Bardzo w ogóle dziwna sprawa, wiecie, tutaj on swoją obecnością chroni dwóch kolegów i wyjeżdża spotkać się z innymi kolegami. Jakby ci koledzy nie mogli przyjechać do niego, na zasadzie, no wiecie, słuchajcie, ja nie bardzo mogę się ruszyć, nie bardzo mogę wyjść, bo jeszcze się okaże, że. Um, jeszcze się okaże, że ktoś mi na chatę wparuje i zabije i wojsika. Więc sam fakt, że pan prezydent wyjechał. Już był bardzo dziwny. Ale to, że pan prezydent, który rzekomo chciał wrócić, został powstrzymany przed autobus, który zastawił wjazd do kancelarii prezydenta, to już się, drodzy państwo, kupy nie trzeba. No chyba, że pan prezydent Duda jest osobą kaleką i porusza się na wózku idwalickim. Ale nawet gdyby się poruszał na wózku idwalickim, to i tak mógłby wysiąść z tej limuzyny prezydenckiej i podjechać na tym wózku te kilkaset 200 metrów, 150, 100, może 50, nie wiem, ale tam jest bardzo blisko do tego pałacu prezydenckiego i wtedy autobus, który zastawiał wjazd prezydenckiej limuzynie, no nie zrobiłby swojego, tak? A pan prezydent przecież wiadomo, to no nie jest kaleką, normalnie może na duszka chodzić, więc gdyby pan prezydent chciał wejść do, do pałacu prezydenckiego i... Interweniować, żeby nie zawinięto pana Wojsika i pana Kamińskiego, to by po prostu z tej limuzyny wyszedł i na piechoty się udał. Więc to jest pytanie, dlaczego pan prezydent pozwolił, żeby pana Kamińskiego i Wojsika zawinęli? Pan prezydent pozwolił. I bardzo się boję, że pan prezydent właśnie uczestniczy Pewnej rozgrywce, która jest moim zdaniem takim swoistym ping-pongiem, czyli żeby ta piłeczka robiła ping-pong, ping-pong, to po obu stronach stołu potrzebni są gracze. I w tym wypadku wydaje mi się, że ci gracze nie chcę mówić, że są ze sobą w zmowie, ale powiedzmy, że mają jakąś wspólną agendę, o tak to ładnie powiedzmy. I, i pan prezydent chyba wreszcie. Przepraszam, zorientował się, do czego, to, do, do czego to idzie, i w czym on też de facto trochę brał udział, bo to przez niego te zatrzymanie Wojsika i Kamińskiego nie odbyło się w mieszkaniach ich po cichu spokojnie, tylko odbyło się z wielką pompą w pałacu prezydenckim i odbyło się. Bo nie sądzę, że gdyby pan prezydent tam wszedł i powiedział: stójcie, policjanci, ja tutaj. Nie pozwalam tych panów zawinąć że i na przykład po prostu, nie wiem, złapał za rękę czy coś, że prezydenci, że ci policjanci by się odważyli dokonać czynności służbowych w obecności prezydenta. Ja broń Boże nie uważam, że pan prezydent tak powinien zrobić. Bo ja osobiście uważam, że w ogóle przestępców się do domu nie zaprasza. Zwłaszcza takich e, poszukiwanych do odbycia kary. A już. Jak przyjdzie policja ich zgarnąć, to się na pewno nie próbuje udaremnić działań policji. No kurde, za to jest paragraf. Tak nie wolno. No ale jednak pan prezydent ich zaprosił. I teraz i pan prezydent mówi, że zrobi wszystko, byleby oni nie siedzieli do więzienia. Jednocześnie jak mógł zrobić wszystko, to powstrzymała go konieczność przejścia kilkudziesięciu, do no, może stu paru metrów piechotą. Zastanówcie się, drodzy państwo, dlaczego. Otóż, proszę państwa... Po pierwsze, dzisiaj rano Krajowy Rejestr Sądowy wydał postanowienie odmawiające zarejestrowania zmian władz w mediach, w spółkach mediów publicznych, które próbował w ostatnim czasie zrealizować minister Sienkiewicz. Przypominam Państwu jasno i wyraźnie, powiedziałem wtedy, że działania te są absolutnie rażącym naruszeniem konstytucji i prawa, że ministrowi. I tu zwróćcie uwagę, państwo, na ciekawą rzecz. To, że te przejęcie TVP, te pierwsze poprzez podmiankę władz przez Tuskistów było niezgodne z prawem, ja sam mówiłem, tu pan prezydent ma całkowitą rację, ja sam to mówiłem, czym pokazałem, że jestem człowiekiem jak całkowicie uczciwym, bezstronnym, nawet niezależnie od tego, która partia co tam nabroi, ja po prostu komentuję zachowanie, a nie to, która to jest partia. Nie mówię wprost, Platformersi zrobili to z bardzo wyraźnym naruszeniem prawa, i to jest bezprawda. Ty, I tylko zwróćcie uwagę, jak tutaj działa. Pan prezydent tutaj sugeruje, że te sądy to złe, niedobre, jaka jest zbrodnia sądowa i tak dalej. Sugeruje, że tam może ci ludzie, ci, ci, ci sędziowie to są w ogóle w mackach Platformy takie klimaty, a z drugiej strony ten Krajowy Rejestr, Czyż to jest też sąd. Sądowy ma na końcu. To, to, ten, to ten, ten sąd, jak zrobił coś, co się PiSowi podoba, to już jest tacy, powołujemy się na ich decyzję i uznajemy, że skoro sąd tak powiedział, to tak jest, bo sąd tak powiedział, a z drugiej strony, jak sąd powiedział coś, co się yy, yy, PiSowi nie podoba, panu prezydentowi nie podoba, to znaczy, że to zły sąd i go nie uznajemy. No... Eee... Wydaje mi się, drodzy Państwo, że tu przydałaby się chociaż jakaś taka bardzo podstawowa konsekwencja. Nie wolno działać na podstawie uchwał Sejmu, które w żaden sposób nie mogą stanowić podstawy prawnej do działań wobec zewnętrznych instytucji, wobec obywateli, wobec zewnętrznych podmiotów. Ta bezprawność działania ministra Sienkiewicza została dzisiaj potwierdzona. Wspomnianą odmową wpisu. W tym samym czasie toczyła się druga batalia dotycząca legalności, a mianowicie kwestii zrealizowanego przeze mnie w 2015 roku ułaskawienia. No właśnie tutaj nie. Tutaj pan prezydent pierwszy raz mówi nieprawdę nie zrealizowanego, tylko usiłowanego. To ułaskawienie nie było skuteczne, bo. Bo po prostu pan prezydent ułaskawił prewencyjnie. I tutaj, drodzy państwo, mamy kolejną rzecz. Pan prezydent mówi tutaj, trochę zaspoileruje, no mówi, że wszystko zrobi, żeby oni, nie wyszli, żeby oni wyszli z więzienia, i tak dalej. No, drodzy państwo, już pomijając takie kwestie, jak to, że pana prezydenta powstrzymał konieczność przejścia paru metrów na ulicy, żeby tam pomóc kolegom, tak? To no, do czego ja oczywiście nie zachęcam, ale mówi, że wszystko. To dlaczego pan prezydent nie ułaskawi ich podobnie? Przecież nikt panu prezydentowi nie odbiera prawa do ułaskawiania nawet największych bandytów. No mówię, osoba, która sprzedawała dragi dzieciakom. No, dla mnie no, bardzo informujące, naprawdę okropne przestępstwo. Pan prezydent ułaskawił. Moim zdaniem w ten sposób utracił sporą część honoru. Ale nikt mu tego nie odmawia. Chce? Może. Nie rozumiem, dlaczego to zrobił, ale może. Tak samo nikt nie zabrania panu prezydentowi ułaskawić skutecznie Wąsika i Wydaje mi się, że nadal może to zrobić. Nigdzie chyba nie jest napisane, poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale chyba nigdzie nie jest napisane, że prawo łaski ustaje w momencie, w którym. Widni trafili do zakładu karnego celem odbycia kary. Wydaje mi się, że takiego zapisu nie ma, więc pan prezydent prawo łaski może zastosować w każdej chwili. A na pewno mógł zastosować do wczoraj, zanim ci dwaj panowie trafili. No, przepraszam, ale mi się wydaje, że to jest yy, należyte tam, gdzie ich miejsce. No tam jest, mi bo miejsce skazanych prawomocnie przestępców jest za kratkami. No to dlaczego pan prezydent ich jeszcze raz nie ułaskawił? I znowu, ja bym ich nie ułaskawił, bo moim zdaniem ci panowie postępowali obrzydliwie. Takie jest moje prywatne zdanie i to dobrze, że siedzą w więzieniu. Takie jest moje prywatne zdanie. Natomiast jeśli pan prezydent mówi, że zrobił wszystko, byle on by wyszli i tak dalej, a jednocześnie wystarczy jeden podpis, no może dwa, bo ułaskawienie jednego to jeden podpis, ułaskawienie drugiego to drugi podpis. I z jednej strony mówi, że zrobił wszystko. A z drugiej strony dwa podpisy i ich nie zrobi, to no, sam sobie przeczy. Kolejny argument, że pan prezydent chce, żeby oni siedzieli w pierdlu. Czterech osób, myślę przede wszystkim o panu ministrze Mariuszu Kamińskim i panu ministrze Macieju Wąsiku, ale także ich współpracowników, którzy realizowali zadania swoje, państwowe. W ramach Centralnego Biura Antykorupcyjnego była to sprawa, która toczy się od kilkunast... toczyła się przez kilkanaście lat, śmiało można powiedzieć od de facto 2009 roku, kiedy to zostało złożone doniesienie o popełnieniu przestępstwa. Pan minister Mariusz Kamiński i jego współpracownicy tuż przed wyborami w 2015 roku został skazany za przekroczenie uprawnień rzekomo w trakcie tego postępowania? No nie, nie rzekomo, tylko naprawdę, tak było w tym wyroku, za przekroczenie uprawnień. I teraz powiedzmy sobie bardzo wyraźnie. Przy okazji czego było to przekroczenie uprawnień? Przy okazji tak zwanej afery gruntowej, która przez wiele ludzi jest nazywana szukaniem haków dalepera. Ta afera grudowa Wielu ludziom kojarzy się z próbą pozbycia się niewygodnej dla PiSu partii. I to jest ten grzech pierwotny, drodzy Państwo. Na podstawie tych samych dowodów, na, pod... na podstawie których skazany za proceder związany z korupcją został wcześniej jeden z uczestników tej tak zwanej afery gruntowej. Zwróćcie uwagę, jak sprytnie Pan Prezydent pokazuje swój kunszt prawniczy. On nie mówi, że za korupcję, tylko za związany z korupcją. To jest zupełnie co innego. Sprawa była od samego początku bardzo kontrowersyjna i dla, myślę, większości opinii publicznej nie było żadnych wątpliwości, że w istocie jest to sprawa polityczna. Zgadzam się, bo i zdaniem to była sprawa polityczna. Przy czym nie sprawa Kabińskiego, Wojsika i tych dwóch, tylko afera gruntowa była sprawą polityczną. Była, no, niestety, tak samo jak według zarzutów medialnych, e, afera Pegasusa, z którą znowu wiąże się nazwisko jednego z tych padów, e, to była afera polityczna w tym sensie, że zakłada do podsłuchy ludziom ze względów politycznych, na przykład szefowi kampanii wyborczej e, drugiej partii lub niewygodnym dziennikarzom. Ja mam nadzieję, że wyjdzie lista ludzi, którym zakłada do, do te Pegasusy z powodów czysto politycznych. Zastanawiam się, czy jestem na tej liście. Wcale bym się nie zdziwił, gdybym był. Eee, mam nadzieję, że Platforma opublikuje listę ludzi prześladowanych politycznie przez PiS w aferze Pegazusowej. Ale wróćmy, drodzy Państwo, do tej m, afery m, gruntowej. No To była próba Skuszenia, tak naprawdę, Lepera dał łapówkę, żeby się go pozbyć. Wiecie, jaka jest różnica między tym, co robił Wąsik i Kamiński, a uczciwą sytuacją? Powiedzmy, uczciwa sytuacja. Jesteś w związku z małżeńskim. Twoja żona podejrzewa, że ją zdradzasz. W związku z tym wynajmuje prywatnego detektywa, który sprawdza, czy ty ją zdradzasz. To jest uczciwa sytuacja. Sprawdziła. Zdradzasz nie zdradzasz. Ale jest druga możliwość. Żona wynajmuje kobietę, żeby cię uwiodła, czyli tak naprawdę nakłania cię do popełnienia obrzydlistwa zdrady. Sprawdzenie jest OK. Nakłanianie de facto do przestępstwa jest. Nie ok. Drodzy Państwo. Dla mnie ona była i jest bardzo ważna, bo walka z korupcją to jeden z podstawowych elementów budowania nowoczesnego państwa. Nowoczesne państwo to państwo, które walczy z korupcją i walczy z tą korupcją skutecznie. Tak że... A propos skutecznej walki z korupcją. Ja się tak zastanawiam, czy pada czy prezydenta? W ogóle nie, nie dziwi. Jak nagle jego do niedawna koledzy partyjni, bo pan yy, Duda formalnie odszedł z PiSu, robili jedną głupotę gospodarczą za drugą głupotą gospodarczą, którą, na której ktoś zarabiał gigantyczne pieniądze? Na przykład handlarz respiratorami. Czy to możliwe, że wiceminister zdrowia, który potem został ministrem cyfryzacji i był odpowiedzialny, tak to się mówi na internecie, za cenzurę internetu a który teraz stał pod bramą u, y, tego więźnia, w którym był ten kamieński wąsik, naprawdę był tak niekompetentny, że kupił respiratory od człowieka, który nie ubiał nigdy wcześniej nie handlował respiratorami, za to był wpisany na liście NZ-u, że z handlarzem bronią? Jeszcze zapłacił mu z góry, a potem nie umiał tych pieniędzy odzyskać, jak się okazało, że te respiratory nie przyszły. Naprawdę tak niekompetentny człowiek? Czy to, że tych preparatów na zarazę zostało kupionych wielokrotnie za dużo, przez co Polska straciła miliardy, to też jest niekompetencja. Wiecie, tych przypadków skrajnej niekompetencji w rządzie pisu jest tak dużo, że aż trudno uwierzyć, że ci ludzie będą tak niekompetentni, umieją korzystać samodzielnie z papieru toaletowego. No bo przy tym poziomie braku kompetencji, oni naprawdę powinni nie dać rady sobie sami tyłka podetrzeć. A jednak zakładam, że sobie dają. I to sugeruje, że przynajmniej w kilku tych przypadkach jednak tam była, była korupcja. No. Oczywiście nikogo o nic nie oskarżam, broń Boże. No ale, drodzy państwo, albo tam była skr skrajna, wielowektorowa niekompetencja całej masy różnych ludzi. A dalej, drodzy państwo, z własnego podwórka. Czy to na przykład, że tak wiele kadałów na YouTube, Zmieniło narrację na przykład z antysystemowych na skrajnie propisowskie, zaraz potem, jak pojawiły się tam gdzieś pieniądze, na przykład, nie wiem, media narodowe i pieniądze na organizację Bąkiewicza. Przecież oni w pewnym. zanim wylecieli z YouTube'a za łamanie regulaminu, to przecież ze względu na zmianę profilu, nazwijmy to. Praktycznie stracili widzów na tym swoim kanale YouTube, bo, bo ludziom się nie bardzo zac zaczęło nie podobać to, co oni tam mówią. I teraz, żeby nie było wątpliwości, ja broń Boże nie sugeruję, że te pieniądze, które organizacja Roberta Bąkiewicza dostały, to w rzeczywistości to były jakieś tam pieniądze nie da to, na co formalnie były przekazane. Broń Boże! Ale widzę ciekawą korelację, którą warto by zbadać. Zwłaszcza, że takiej sytuacji było bardzo dużo. Jakiś czas temu jakiś poseł. Powiedział wprost o milionie złotych, które znowu od Solidarnej Polski miał dostać inny, rzekomo niezależny kanał na YouTube pod pozorem tego, że mieli wykonywać jakieś zlecenia dla jakiejś, fund dla jakiejś fundacji powiązanej z pisem. em czy, czy, to, czy to, aby na pewno były komercyjne zlecenia w sensie, że płacono tyle, ile trzeba, a może były płacone bardzo wysoko? I może. To, że na przykład do tamtego kanału na YouTube zarówno Patryk Jaki, jak i Zbigniew Ziobro tak chętnie przychodzili, a to mnie na przykład nie chcieli. Mimo, że byłem dużo większym kanałem, więc trafiliby do dużo większej ilości widzów. Może wiązało się z tym, że na przykład tam mogli liczyć na przychylność, a u mnie dostaliby niewygodne pytania, bo ja w życiu się nie zhańbiłem braniem nawet pośrednio pieniędzy od ani PiSu, ani Solidarnej Polski. Na pewno zadawałbym pytania które by interesowały jak najbardziej moich widzów. Na przykład. A, to może kiedyś się któryś odważy przyjść. Bo takie ma wrażenie. No, także może to też wypadałoby zbadać, bo wydaje się, że tych przypadków korupcji zapisu było bardzo dużo. Podobno, mówię podobno, to proszę traktować w charakterze plotki. Dwutygodniowa minister kultury, w tym dwutygodniowym rządzie Borawieckiego, rozdysponowała na różne rzeczy, Pół miliarda złotych. Mówię, proszę to traktować w charakterze plotki. Ciekawe, w dwa tygodnie tyle kasy rozdała. kobu za co, dlaczego? Korupcja stanowi zjawisko marginalne. To sprawia... No właśnie, ja się bardzo obawiam, że, że rząd PiSu się bardzo mocno rozhasała. Dalej, drodzy państwo. Pamiętacie sprzedaż tej rafinerii? bodajże yy, yy, chyba Saudi Arabko się ta firma nazywała, która to kupiła. Za jakieś grosze kupili tą rafinerię. Za jakieś niesamowite grosze. Tam też znowu, tak tanio jak ta rafineria została kupiona względem późniejszych zysków, no sugeruje, że albo ktoś był skrajnie niekompetent, ale turbo skrajnie. Albo była przytulona gigantyczna łapówka. boże, to też warto by sprawdzić. Ja broń Boże nie sugeruję. Broń Boże. Może ci ludzie są po prostu tak niekompetentni. No ale to pan prezydent mówi o korupcji. Nie ja. Sprawa absolutnie fundamentalna. Żadne władze, odpowiedzialne władze uczciwego, sprawiedliwego państwa nie mogą dawać przyzwolenia na korupcję. I tu się absolutnie zgadzam i dlatego ja nie głosowałem na PiS. Tego też uważałem i uważam, że ci, którzy prowadzą walkę z korupcją, powinni znajdować się pod szczególną opieką i szczególną troską ze strony państwa, albowiem wykonują zadanie niezwykle trudne. Dobra, pan prezydent tutaj sugeruje, że panowie Wąsik, Kamiński zajmowali się walką z korupcją. To pytanie, które ja teraz zadam, zadałem na swoim Twitterze, bardzo szeroko się rozeszło, i zadałem na wielu grupach tak zwanych pisowców. Na Twitterze odpowiedzi nie dostałem, a na grupach pisowców, do których zadałem to pytanie, natychmiast wyłapałem bada, no może nie natychmiast, bo czasem po kilku minutach. Pytanie brzmi: skoro Wojsik i Kabijski tak bardzo walczyli z korupcją i za walkę z korupcją zostali skazani? To ja rozumiem, że oni mają jakieś spektakularne sukcesy w tej walce z korupcją. Jak rozumiem, walczyli z korupcją przez 8 lat tych drugich rządów pisu i 2 lata tych pierwszych rządów pisu. To daje 10 lat. Rozumiem, że jak spektakularne mają sukcesy, to tak co najmniej z 10 afer korupcyjnych powinni rocznie wykrywać, to daje 100 dużych afer korupcyjnych, które by wykryli. Skutecznie, czyli także można doprowadzić do skazania. W związku z tym, ja poproszę, pięć dużych afer korupcyjnych, skutecznie wykrytych przez Wojsika i Kamińskiego, w ten sposób, że po, powstały akty oskarżenia z tak niezbitymi dowodami, że ludzie odpowiedzialni za te afery trafili do Pierdla. Tylko mówię, skuteczna, nie takie afery jak na przykład ich y, polityczne wychowadek Padżary, co chwila. Znajdował na Twitterze, nie? że tam ktoś coś zalajkował, ktoś coś napisał, i wszędzie były ruskie oduce i ruskie trole. Tylko były takie realne, rzetelne, że, że skończyło się to aktem oskarżenia, który ostał się w sądzie. 5. Pięć, 5, pięć, czyli 5%. To chyba każdy pisowiec tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć jest w stanie wy wymienić. To bardzo proszę. Pan prezydent na pewno da Rady więcej, pewnie ze 20. Zwłaszcza. A, i ta afera, w wyniku której panowie Wojsik i Kamińscy poszli siedzieć, to nie była korupcyjna, więc ona się nie liczy. Jeżeli dotyczy to korupcji na najwyższych szczeblach władzy, czy to władzy państwowej, czy to władzy samorządowej, takie właśnie działania realizowało Centralne Biuro Antykorupcyjne, prowadzone wtedy przez pana ministra Mariusza Kamińskiego. No to więc właśnie, pięć, pięć przypadków sukcesów. Tylko pięć, nie muszą być wszystkie. Pięć. I za takie działania właśnie związane z walką z korupcją na, na, na szczytach władzy zostali oni skazani. Zdecydowałem... Mi się wydaje, że za to, co teraz powie, powiedział pan e, prezydent, yy, to yy, sędziowie, którzy wydawali wyroki w tej sprawie, powinni pana prezydenta pozwać bo to jest moim zdaniem jawne zniesławienie tych ludzi, a nazwiska tych sędziów funkcjonują bez problemu w obrocie publicznym. Pan prezydent sugeruje, znaczy nawet nie sugeruje, nawet twierdzi, że ci padowie zostali skazani za coś innego niż zostali skazani na prawdę. Czyli, że jakby to nazwać, sądy dopuściły się no przestępstwa i to takiego bardzo jasnego, tak? No to drodzy Państwo, bardzo poważne pomówienie. Nie pamiętam, czy to jest 212 czy 216. Wydaje mi się, że sędziowie powinni Panu prezydentowi wytoczyć za to sprawy. A Pan prezydent, jako honorowy człowiek, powinien pozwolić, żeby te sprawy się toczyły, zrzec się immunitetu, czy co tam Pan prezydent ma, co go chroni? Wówczas o ich uniewinnieniu. Uniewinnieniu przed objęciem. Przez nich urzędów. To jest oczywiście ten fragment, który należy wyśmiać. Drodzy Państwo, więc wyśmiejmy. Przez pana ministra Mariusza Kamińskiego. I za takie działania właśnie związane z walką z korupcją na, na, na szczytach władzy zostali oni skazani. Zdecydowałem wówczas o ich uniewinnieniu. Pan prezydent cynicznie twierdzi, że uniewinnił pana Kamińskiego i Wojsika. Nie poprawia się, tak jak wcześniej mówił w wywiadzie w Radiu Z, a potem się poprawił, tutaj już się nie poprawia. Cynicznie tak twierdzi. Mówi nieprawdę, albo jest kompletnie niekompetentny i do tego jeszcze ma sklerozę i nie pamięta, co sam mówił kilkanaście lat temu, albo cynicznie kłamie. Byłoby to śmieszne, gdyby nie to, że moim zdaniem to prowadzi do yy, sztucznego wywołania w Polsce zamieszek przez rząd Prawa i Sprawiedliwości przez, przez pa, były rząd Prawa i Sprawiedliwości, przez partię Prawa i Sprawiedliwości. Ponieważ, drodzy Państwo, ja porozmawiałem z wieloma ludźmi, e, nazwijmy to uważającymi, że PiS jest spoko, wyznającymi PiS tak naprawdę. I oni te nieprawdę powtarzają przez Pana, pre, te nieprawdziwe twierdzenia Pana Prezydenta uznają za prawdę. I oni naprawdę wierzą w to, że Wojsik i Kamiński są niewinni. Od strony prawnej, czy oni zostali ułaskawieni, czy uniewinnieni, nie ma większego znaczenia. Jeśli zostali ułaskawieni, siedzieć nie powinni. Jeśli zostali uniewinnieni, siedzieć nie powinni. Natomiast od strony takiej pr to zupełnie inaczej brzmi. Wypuśćcie Wojsika i Kamińskiego, bo są niewinni. Prezydent ich uniewinnił, są niewinni. Niż wypuście przestępców, którzy popełnili przestępstwo. Są winni jak cholera, ale pan prezydent ich ułaskawił podobnie jak handlarkę mefedronem. Rozumiecie? To zupełnie inaczej brzmi. I jeśli to kłamstwo pana prezydenta, że on ich uniewinnił, a nie ułaskawił, tylko uniewinnił, będzie za chwilę powtarzane przez coraz to większą liczbę. Pisowców, polityków PiSów, funkcyjnych Pisowców, posłów i tak dalej. A za chwilę stanie się hasłem rozdrób ulicznych, do których moim zdaniem PiS chce doprowadzić. PiS moim zdaniem chce doprowadzić do wariantu ulicznego i potrzebuje nośnego hasła. Ludzie, jak robią rozróbę na ulicy, potrzebują prostego hasła, jednozdaniowego, najlepiej złożonego od trzech do siedmiu słów. Pięć to jest optymalnie. Wąsik, Kamiński zostali uniewinnieni. Wypuście niewinnych Wąsika i Kamińskiego. Obym był złym prorokiem, oby się nie okazało, że mam rację, że być może już dziś po południu, a być może dopiero w okolicy 29 stycznia PiS zacznie rozruby uliczne. Oby im nie wyszło bo bardzo się boję, że pan prezydent, moim zdaniem cynicznie mówiąc, nieprawdę, bo jeśli ma taką sklerozę, że nie pamięta, co mówił kilkanaście lat temu, to powinien zostać zdjęty z, ze stanowiska, bo po prostu już fizycznie nie wyrabia. Główka no. już nie pracuje. Natomiast jeśli naprawdę nie rozróżnia ułaskawienia od, e, od um, uniewinnienia, no to Uniwersytet Jagielloński Powinien chyba stracić nie tylko prawo nadawania dawania doktoratów z, z dziedziny prawa, ale również tytułów magistra, no bo bez rozróżniania tych dwóch pojęć, to pan prezydent Duda nie powinien przejść na drugi rok studiów. Więc jeśli na ujocie rzeczywiście, mając takie podstawowe braki wiedzy, można skończyć studia i zrobić doktorat, no to albo ta uczelnia jest kompletnie niekompetentna, albo może. Organa antykorupcyjne powinny się przyjrzeć również temu, co się wyrabia na Ujocie. Ale mi się wydaje jednak, że pan prezydent cynicznie gra i cynicznie mówi nieprawdę. Bo nie wierzę w to, że zwłaszcza, że mówię do no, kilka tygodni temu w wywiadzie dla Radia Z, jak też palnął, że on uniewidził, to potem się poprawił. Tutaj już się nie poprawił. Oczywiście, jaka jest różnica między uniewinnieniem a ułaskawieniem? Wszyscy wiedzą. Ułaskawia się człowieka winnego, a więc skazanego prawomocnym wyrokiem sądu. Eee. On jest cały czas winny, ale okazuje mu się łaskę, że nie musi odbywać kary. U I ułaskawić rzeczywiście może prezydent. Natomiast. Uniewinnia sąd, stwierdzając, że człowiek jest niewinny, czyli uwaga, nie popełnił zarzucanego mu czynu. Lub nie można mu przypisać widy ze względu na niepoczytalność, no ale panowie Wojciech i Kamiński nie poszli w niepoczytalność. Być może teraz będą szli. Uniewinnieniu przed objęciem przez nich urzędów w rządzie, który sformułował się w 2015 roku po wyborach parlamentarnych. No więc tutaj powiedzmy wprost, pan prezydent ich wtedy nie uniewidnił, bo nie ma takiej prerogatywy, nie jest królem. Uniewidnienie rzeczywiście do pewnego czasu było prerogatywą króleską. Król do pewnego czasu stanowił najwyższy sąd i mógł uniewidniać. Prezydent Duda nie może. Cały czas przez, przez te wszystkie lata najważniejszą kwestią dla mnie było, aby polskie państwo było państwem sprawiedliwym, aby polskie państwo było uczciwym państwem? Dobrze. To znowu chciałbym zadać pytanie do wyznawców PiSu. Wierzycie panu prezydentowi, że dla niego najważniejsze było, żeby Polska była państwem uczciwym i sprawiedliwym? Jak myślicie, nie kłóci wam się to z tym, że pan prezydent słowa nie pisnął, jak w Polsce było prześladowanych około 50% obywateli, tylko za to, że nie przyjęli dobrowolnie szczepionki? Jak odbierano im prawa i wolności człowieka, poniżano, szczuto, sugerowano, że mają krew na rękach, bo nie przyjęli dobrowolnie wątpliwej jakości preparatu medycznego. Utrudniano im życie, szczuto, szkalowano. I próbowano pod sam koniec prowadzić ustawę segregacyjną, która faktycznie uniemożliwiłaby nawet w miarę normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Bo ta ustawa chciała tak zrobić, że ludzie, którzy nie przyjmą preparatów, w praktyce, nie mogliby pracować, drodzy państwo. Nie wierzę w to, co pan prezydent mówi. Pan prezydent, gdyby miał odrobinę przyzwoitości, to by się sprzeciwił temu, bezprawiu, które było w latach 2020-2021 i początek 2022, a także sprzeciwił się temu bezprawiu, które potem od 2022 robiono w kontekście Ukrainy. Czyli, że kto nie powiela propagandy Ukrainy, propagandy Stanów Zjednoczonych i propagandy PiSu, ten musi liczyć się z tym, że rzeczywiście zostanie więźniem politycznym. No ile Wosik i Kamiński nie są więźniami politycznymi. To, że polityk trafia do więzienia, to jest politykiem przestępcą, a nie więźniem politycznym. Natomiast jeśli ktoś z powodów politycznych trafi do więzienia, a przecież pisowcy przy współudziale dużej części opozycji i za zgodą, za podpisem pana prezydenta wprowadzili przez przepisy, na przykład, uwaga, nieświadomej współpracy z obcym wywiadem, co było ewidentnym przepisem pod, pod to, że każdy, kto sprzeciwia się władzy. Będzie mógł być osadzony pod pozorem bycia nieświadomym współpracownikiem obcych służb. Przecież to była tak jawnie łajdacka ustawa, że się w głowie nie mieściło. Pan prezydent ją podpisał. Więc proszę, żeby pan prezydent teraz nie mówił, że on jakiejś tam wartości wyznaje i, i że zawsze on będzie o to dbał, bo praktyka pokazała, że gdy miał szansę pokazać, że rzeczywiście jakieś wartości wyznaje, to z niej nie skorzystał. Tyle. Wiecie, papier. Przyjmie wszystko. Słowa, jak ktoś, um, jak, jak ktoś nie wiem, ubie, to też może powiedzieć wszystko. No. Jest taki polityk, sławny premier, o którym chodzą memy, że Maxywe Pinokio, a prawdę mówi, jak się pobyli. No. No jest świetny w mówieniu nieprawdy. W ogóle mu powieka nie drgnie, nawet jak mówi nieprawdę. No. Ale to nie zmienia faktów. Lecimy dalej. Abyśmy mogli z dumą mówić cały czas tak, jesteśmy krajem, w którym korupcja została pokonana po słynnej aferze Rywina. Fajnie, że pan prezydent Duda musi się, musi, jak szuka jakiejś afery, to musi się cofać aż do afery Rywina. Czyli to jest afera, która zbiotła rząd SLD. To jest, słuchajcie, afera z przełobu tysiąc zleci. Czajcie? Co pośrednio utwierdza mnie w przekonaniu, że Wojsik i Kabiński żadnej afery nie wykryli. No bo gdyby Wojsik i Kabiński jakąś dużą aferę wykryli, doprowadzili do skazania przestępców, no to pan prezydent by się na to powołał, prawda? Dalej. Ja pamiętam, że jak Platforma rządziła pierwszy raz, te 8 lat rządów Platformy. To pisowcy się odgrażali, że tu spójdzie siedzieć, że ten pójdzie siedzieć, że tamten pójdzie siedzieć, że bandyta, że taki, że szlakiowak. Drodzy Państwo, praktycznie chyba nikt z tych ludzi nie poszedł siedzieć, chyba nikt ze świecznika. Więc jak to jest tą walką z przestępcami, z korupcją i tak dalej. Ile razy widziałem memy rozpowszechniane między innymi przez speed doktorów internetowych pisowskich? O tym, jak to rzekomo sprzedano. Z naruszeniem prawa jakiejś zakłady, że tam chyba, albo że chciał sprzedać coś za jakieś pieniądze, które były skrajnie zaniżone, bo potem się okazało, że zyski to przez pół roku były takie, czy przez rok. Nie? Konkretne nazwiska tam padają. Z tego co wiem, to nikt z tych ludzi nie ma nawet zarzutów postawionych. Więc znowu takie farmazony i gadka. Po latach strasznej korupcji, gdzie wielu ludzi mówiło, że bez koperty niczego się nie da załatwić. Wreszcie dzięki konsekwentnym, twardym działaniom centralnego biura antykorupcyjnego korupcja w wielu obszarach naszego życia albo została wyeliminowana, albo okazała się zjawiskiem marginalnym. No właśnie tu ma bardzo duże wątpliwości. Eee... Bo nie chce mi się wierzyć w to, że... No niektórzy ludzie są aż tak niekompetentni. To był rzeczywiście bez wątpienia i jest wielki sukces polskiego państwa, które było w tym zakresie reprezentowane przez pana ministra Mariusza Kamińskiego i jego współpracowników. Niestety, moja decyzja od samego początku wzbudziła żarliwy spór polityczny, który przekładał... Nie polityczny, tylko prawdę. Po prostu sorry, ale nie... Nie ułaskawia się ludzi prewencyjnie, ułaskawia się ludzi widnych. Ludzie winni są wtedy, te zostaną prawomocnie skazani przez sąd. No, więc nie można ułaskawić człowieka przed stwierdzeniem winy, do no, prosta. Dlaczego pan prezydent to zrobił? Moim zdaniem, właśnie z powodów politycznych. Bo gdyby oni zostali prawomocnie skazani, to by nie mogli pójść do, do zrodu, tak? Stał się również na różne interpretacje prawne, z jakimi wcześniej się nie spotykaliśmy. W ogóle. No nie, bo wcześniej nikt takich głupot nie robił. No Notabene, na pewno państwo pamiętacie, że były różne ułaskawienia, niezwykle kontrowersyjne. No były, na przykład pańskie hadlarki bowedrode. W poprzednich dziesięcioleciach. Zgadzam się. Poprzedni prezydenci też robili strasznie dziwne ułaskawienia, w tym <gryw> mafiozów podobno niektórzy ułaskawiali, tylko że oni to robili po skazaniu. Ale nie, nie ułaskawiano tych... A, i nie ułaskawiano ludzi, którzy mieli wejść do rządu. Swoją drogą, naprawdę, zastanawiam się, jak się czuł prokurator generalny yy, siedząc w ławce yy, rządowej z przestępcami. Którzy walczyli z korupcją... Znaczy, wtedy jeszcze nie byli przestępcami, bo wtedy nie byli skazani prawomocnie przez sąd. Ale post factum się okazało, że zaczyny, które już wcześniej popełnili... ...w imieniu polskiego państwa, tylko raczej tych, którzy pełniąc urzędy przekazywali informacje przestępczości zorganizowanej, czy też byli uczestnikami przestępczości zorganizowanej. O jakże zupełnie inna była to sytuacja. Ułaskawienie, którego dokonałem, było potwierdzone następnie orzeczeniem sądu okręgowego i potem kolejno trzema orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego, który uznał jego prawidłowość. Trybunału Konstytucyjnego, na, które, na czele którego stoi Turbo Niezależna Sędzia. O której prezes Prawa i Sprawiedliwości z zainteresowanej strony, moim zdaniem, znaczy nie strona, ale zainteresowanej go podmiotu w łaskawieniu Kamińskiego i Wojsika, bo partia ta chciała, żeby oni dalej służyli, że się tak wyrażę, partii chyba, żeby dalej mogli być funkcyjni, no to prezes tej partii Prawo i Sprawiedliwość mówił o. <laughs> przepraszam. Przepraszam, o pani prezes, prezes Julii Przyłębskiej, że to jest jego odkrycie towarzyskie. No, drodzy Państwo, jakbym ja powiedział, że prezes sądu orzekającej w mojej sprawie to jest moje odkrycie towarzyskie, no to by chyba potem od razu poszło, yy, poszło yy, poszedł wniosek drugiej strony o to, żeby zmienić sąd, bo ten raczej nie będzie uczciwie orzekał. Było, jak mówią dzisiaj, podręcznikowe, albowiem rzeczywiście ten model ułaskawienia był opisany w podręcznikach dla studentów wydziałów prawa. Nie wiem, może takich, na których się uczyli na, na UJ, którego absolwent nie odróżnia um, ułaskawienia od uniewinnienia, na porządnym Uniwersytecie Warszawskim nie było, przynajmniej za czasów, gdy ja to studiowałem. Może. Może potem się pojawiło na zasadzie, jak nie ułaskawiać. Wiecie, jak czasem są takie poradniki na YouTubie. Jak nie nagrywać filmiku na YouTube? Jak nie zapraszać faceta na randkę? O, albo jak skrzanić pierwszą randkę? Taki, taki ta, albo na przykład tutaj mogło być, jak skrzanić ułaskawienie. Dlatego cały czas przez ostatnie miesiące, przez ostatnie tygodnie i ostatnie dni stałem i stoję na stanowisku że panowie ministrowie i ich współpracownicy zostali przez prezydenta Rzeczypospolitej ułaskawieni w 2015 roku całkowicie zgodnie z konstytucją, że ułaskawienie to jest... A sąd to potem podważył, że nie. Jest w mocy, skuteczne, a tym samym, że panowie ministrowie, dziś posłowie wybrani w ostatnich wyborach parlamentarnych posiadają swoje mandaty i jakiekolwiek próby pozbawienia ich tych mandatów w istocie są nielegalne. I to jest bardzo ważne zdanie a propos tego, co z dużą dozą prawdopodobieństwa pan prezydent zrobił 29 stycznia. Pan prezydent bardzo wyraźnie powiedział, ci panowie są posłami, mają swoje mandaty. Okej? Okay? Co to znaczy? Że są członkiem kolegialnego ciała składającego się z 460 posłów pod tytułem Sejm ustawodawczy. Jeśli jest jakieś ciało kolegialne i części ciała kolegialnego nie są dopuszczone do brania udziału w tym ciele, to decyzje podjęte przez to ciało są jakie? Obarczone wadą. Mówiąc kolokwialnie, są nielegalne lub nieważne. Cokolwiek one zrobią, nie jest tym, co zrobią. No. Gdyby to była na przykład uchwała, no to, to coś nie będzie uchwałą. Gdyby to był wyrok, to to coś nie będzie wyrokiem. Jeśli to będzie ustawa, to to coś nie będzie ustawą. Rozumiecie? I teraz tak, stojąc na tym stanowisku, nie wiem, pan Hołownia może na przykład powołać już dwóch kolejnych, znaczy powołać, stwierdzić, że kolejnych dwóch posłów obejmuje mandaty pana Kamińskiego i Wojsika. Zgodnie jest tam z procedurami, że skoro ci już nie są posłami, utracili mandat, to dwóch kolejnych ludzi, znaczy po jednym człowieku z każdej z listy, tak? Ten, który był za Wojsikiem, i ten, który był za Kamińskim pod względem ilości zdobytych głosów. Kolejny człowiek, znaczy pierwszy, który nie dostał mandatu, dostaje teraz mandat. Czy mówiąc krótko, tak bardzo kolokwialnie obsadzi te dwa stanowiska. No ale. W myśl tego, co powiedział pan, pan prezydent, tych dwóch posłów, to będą posłowie dublerzy i nie będą posłami. W związku z tym, czy panowie przyjdą, zagłosują i pan prezydent powie, ale ta ustawa budżetowa, którą wy daliście, to nie jest żadna ustawa, bo tam głosowali posłowie dublerzy. To nie jest ustawa, dziękuję. Nie dostałem ustawy budżetowej w terminie. Może też tak być, że pan yy, Hołownia nie, nie powoła tak dwóch kolejnych. Sen, dwóch kolejnych Posłów, też tam nie obsadzi tych stanowisk, jak to zwał, tak to zwał. I wtedy pan, e, pan e, prezydent powie. To nie jest ustawa, bo ciało kolegialne pod tytułem Sejm nie było prawidłowo obsadzone posłami. Było 238 posłów dopuszczonych do głosowania. A powinno być 240 dopuszczonych. E, do głosowania, tak? I powie, że to nie jest ustawa. Tylko to jest coś, ale to nie jest ustawa. No i minął konstytucyjny termin, 29 stycznia, w czasie którego pan prezydent powinien dostać na biurko ustawę budżetową do podpisu. No niestety nie dostał. Dostał coś, co nie jest ustawą. W związku z tym pan prezydent, zgodnie ze swoim konstytucyjnym prawem, skraca kadencję sejmu. Mówiąc kolokwialnie, rozwiązuje sejm. Jestem przekonany, że to w tą stronę idzie. A przynajmniej, a przynajmniej jakby opcję tego pan prezydent sobie daje. Stałem na tym stanowisku. I stoję na tym stanowisku. Nic się tutaj nie zmienia. Broniłem mandatów poselskich, broniłem instytucji prezydenckiego ułaskawienia opartej na konstytucji. No tu. No, niestety. Tu jesteśmy trochę w sporze, bo moim zdaniem pan prezydent bronił kolegów partyjnych. Ja zdaję sobie sprawę, że formalnie pan prezydent wystąpił, i tak dalej. Gdyż mandatów partia by nie traciła. Kolejni z listy dostają mandaty i partia ma dokładnie tyle samo mandatów. Instytucji też pan prezydent nie może brodzić bo ta instytucja tak nie wygląda, co pan prezydent jeszcze niedawno wiedział. Od wczoraj sytuacja w tym zakresie zmieniła się diametralnie. Panowie ministrowie zostali zatrzymani i obecnie są w areszcie. Teraz już chyba w więzieniu, ale akurat mniejsza o większość. Chcę tutaj, proszę Państwa, się rozwodzić na temat tego, jak to się odbyło, bo kiedy słyszę, że ta sprawa nie jest polityczna, to mam uśmiech na twarzy. No, jest polityczna jak cholera. Jeśli ktoś zaprasza, moim zdaniem z powodów czysto politycznych, dwóch poszukiwanych przez policję przestępców, to to jest polityczna jak cholera. Zwłaszcza jak jest czynnym politykiem. Ale tutaj mówię, warto by porozmawiać o tym, dlaczego pan prezydent nie wrócił się, gdy tych padów zawijano. Jakim cudem pana prezydenta. Powstrzymał autobus. No. Te pójście na piechotkę to było za dużo? Chciałbym zapytać moich rodaków, kiedy widzieli taką gorliwość w działaniu sądów i organów ścigania w polskim państwie, żeby w takim tempie działały sądy dosłownie z godziny na godzinę. Odpowiadam, panie prezydencie. Już ostatnio pan prezydent mówił, że na konia z rzędem temu, kto to, to tam rozumie, ja powiedziałem, że rozumiem. Konia z rzędem ciągle nie dostałem. Więc czuję, że pan prezydent jest mi winny konia z rzędem. Naliczam odsetki od dnia, dnia wczorajszego. A teraz odpowiem na pytanie, kiedy widziałem podobną gorliwość. Był sobie kiedyś taki pan Adamowicz. Może pan prezydent kojarzy pańskie środowisko polityczne. Szczuło na niego nie, niemiłosiernie. Zrobiliście sobie państwo z jego wycieraczkę. Szczuliście strasznie. Przez to nienawiść, która się wylewała z państwa ust, stała się udziałem państwa popleczników politycznych, czy, jak to się ładnie mówi, elektoratu. W związku... I znalazło to pewien wyraz. Gdy pan Adamowicz został zamordowany na scenie koncertu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ludzie, którzy spijali nienawiść z państwa ust, zaczęli publicznie się cieszyć, że pana Adamowicza spotkało to, co spotkało. W ciągu dosłownie kilku do kilkunastu godzin mieli odwiedziny policji, która wyprowadzała tych ludzi bardzo często w kajdankach, prowadziła na komisariaty, a następnie natychmiast stawiano do zarzuty. Prawie od razu skazywano i była odsiadka. I nie tak jak w przypadku Pada Kabiskiego i Wojsika, gdzie to trwało kilkanaście lat, tylko kilka miesięcy i odsiadka. Za sytuację, którą de facto ludzie robili, myśląc, że państwo będziecie im wdzięczni, bo ziali nienawiścią, którą myśleli, że państwo pochwalicie. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na pytanie. Ja bardzo by prosił do tego konia z rzędem jeszcze bryczkę. Chociaż może rząd to już jest bryczka. To może jeszcze jakieś, nie wiem, obrok na rok dla konia. Tego z rzędem, cóż, pan prezydent, jest mi winny dosłownie z godziny na godzinę następowała zmiana sędziów, wyznaczenie nowych sędziów, żeby podejmowano działania, kiedy wyrok jest wydany, czy postanowienie jeszcze nie ma w ogóle uzasadnienia. Tu każdy prawnik, praktyk, który zna sprawy karne, wie doskonale, jak zazwyczaj takie procedury się toczą. W tej sprawie działanie jest błyskawiczne, natychmiastowe. Nie, no bez jaj. E, dat, e... Tam można było ich zawinąć już 27 grudnia, jeśli dobrze pamiętam, a zawinięto ich jednak no, dwa tygodnie później, święta pozwolono im spędzić, natomiast przy, przywołałem sytuacje, w których zawinięcie miało miejsce po kilkunastu godzinach, no. Także, no cóż, no. Ja, tylko skromny magister, nie doktor, tak jak pan prezydent. Za to ja po Uniwersytecie Warszawskim, a pan prezydent po Uniwersytecie Jagiellońskim. Widać, widać jednak to robi różnicę. Zarówno z sądów, a przynajmniej niektórych sędziów z reguły z bardzo wyraźną afiliacją polityczną i niestety także władz państwa nowej koalicji rządzącej, co mogliście państwo wszyscy zobaczyć wczoraj, kiedy panowie ministrowie zostali zatrzymani. Muszę państwu powiedzieć, że jestem osobiście głęboko wstrząśnięty. Jestem głęboko wstrząśnięty, że zamknięto do więzienia ludzi, którzy... Przed chwilą pan prezydent mówił, że do aresztu, ale nie czepiajmy się. Nie mam żadnych wątpliwości, są krystalicznie uczciwi. Przede wszystkim znany powszechnie minister Mariusz Kamiński. Krystalicznie uczciwi, tak? Pan prezydent powiedział to z pełną powagą, słyszeliście. O ja pierdziele. Dobry jest. Nie chciałby z panem prezydentem grać w pokera, którzy zawsze walczyli o wolną Polskę. Że walczyli o nią również przed 80. Osiem... Rozumiem, że walka o wolną Polskę yy, polega na przyzwoleniu na pozbawiania części ludzi prawi wolności obywatelskiej tylko dlatego, że nie przyjęli dobrowolnie preparatu na COVID, tak? W 19 1999 roku jako ludzie bardzo młodzi, a potem chcieli po prostu uczciwego i sprawiedliwego państwa. To tak bezobjawowo. I uważali, że prawo musi być egzekwowane. To super. A propos tego egzekwowania prawa. Pięć. Przypadków, gdy udało się wykryć aferę i skutecznie doprowadzić do skazania, a wcześniej postawienia aktów oskarżenia. Bo oj co do sądów, to możecie mówić, że to akurat były złe sądy, platformerskie. Choć na ten KRS, czyli też sąd, który zrobił tak, jak chcieliście, to się teraz powołujecie. Ale akt oskarżenia to już pisze prokuratura pana Ziobry wówczas. No to. Jak, on, jak nie napisała aktów oskarżenia, to chyba nawet wasza własna prokuratura w to nie wierzyła. Aktu oskarżenia przeciwko Tuskowi nie było. W sposób zdecydowany. Zwłaszcza to, które buduje nowoczesne państwo, które służy społeczeństwu, które ma prowadzić do tego, żeby ludzie mogli działać uczciwie, żeby nie musieli myśleć, że nie załatwią sprawy, jeżeli nie dadzą łapówki. Czyli w gruncie rzeczy, jeżeli żeby ich uczciwość nie była narażana na szwang, tego po prostu chcieli, to realizowali. Dzisiaj oni są w więzieniu na skutek działania władz polskiego państwa. Nie, oni są w więzieniu na skutek wyroku sądu. A tak naprawdę to na skutek tego, co zrobili, co im udowodniono przed sądem. Tymczasem cały szereg znanych osób także ze świata polityki z zarzutami korupcyjnymi chodzi dzisiaj na wolności. No właśnie. I tutaj jest moje kolejne pytanie. Dlaczego, drodzy Państwo, przez 8 lat, żeście de facto nikogo nie wsadzili, a o tylu ludziach, żeście się, się odgrażali w telewizji? Niektórzy nawet piastują swoje europejskie mandaty poselskie. Muszę Państwu powiedzieć, że jako Prezydent Rzeczypospolitej. A zarazem człowiek, który wierzy w sprawiedliwą i uczciwą Polskę i ma pełną świadomość tego, że trzeba czynić wszystko, aby nasza ojczyzna taka właśnie była, jestem tą sytuacją głęboko wstrząśnięty. Tym, że zostali osadzeni w więzieniu mimo prezydenckiego ułaskawienia i że zrobiono to z taką gorliwością. I taką brutalnością. Nie, jaką brutalnością? Panie prezydencie, przecież nawet ich, nawet ich nie rzucili na ziemię, nie mówiąc już o tym, że nikt im gazem nie psiknął, ani ich nie skopał, ani nie spałował. Na, przecież nie spotkało ich nic z tego, co wasza pisowska policja robiła nagminnie przedsiębiorcom, którzy chcieli skorzystać ze swojego konstytucyjnego prawa. Swobody prowadzenia działalności gospodarczej, gdy wy w sposób bezprawny nam przedsiębiorcom zabranialiście prowadzić nasze biznesy. Jak pan prezydent nie pamięta, to służę jest pełno filmików cały czas dostępnych w sieci? Jak policja psikała gazę polskich przedsiębiorców, jak otaczała polskich przedsiębiorców, Wyda wydawała polecenie rozejścia się, jednocześnie uniemożliwiając wykonanie tego polecenia, bo otaczała grupę przedsiębiorców. A potem wobec niewykonania yy, polecenia, które wykonanie sama policja uniemożliwiła, przedsiębiorcy byli na przykład psikani gazem. Co się działo z ludźmi, którzy nie chcieli nosić maseczki. Mimo tego, że te, że przynajmniej początkowo te nakazy noszenia maseczki były, uwaga, niezgodne z prawem. Ile to było takich sytuacji, gdy zaczęło się od tego, że policja w sposób bezprawny nakazywała komuś założenie maseczki, a kończyło się tym, że ktoś był rzucony na ziemię, kuty i, i jeszcze straszne rzeczy. Pan Kamiński i Wąsik nawet w mordę nie dostali, więc proszę nie mówić o żadnej brutalności. Brutalnie to wasza pisowska policja odnosiła się do. Przepraszam, uczciwych ludzi, nieskazanych prawomocnymi wyrokami sądu. Nie. Przedsiębiorców, których jedyną winą było to, że chcieli korzystać ze swojego konstytucyjnego prawa do pracy, prowadzenia biznesu i, pro i płacenia podatków. No ale może to Wam przeszkadzało, bo jakbyśmy pracowali i płacili podatki, to nie dalibyście rady zrujnować gospodarczo naszego kraju. Zarówno prawną, bo nie mam żadnych wątpliwości, że wtedy, kiedy toczą się de facto działania kontralegem, to jest to brutalność, choć pod płaszczykiem prawa, jak również i fizyczną, i medialną. Panie prezydencie, na czym ta brutalność fizyczna polegała? Pałą dostali gazę, wryja, nie wiem, takich skuli, że, yy, że poszedł potem zakrzep do serca. Co im zrobili? Bo w mediach mówili, że grzecznie panowie Kamiński, woźnik, yy, 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 wąsik udali się do, do samochodów policyjnych i że głos im z głowy nie spadł. Kłamali? Może pan prezydent pokazać jakiś film udowadniający, że było inaczej? Bo tam w kancelarii prezydenta to pełno kamer jest, więc na pewno się nagrało. Chcę państwa zapewnić o jednym. Ja nie spocznę w walce o uczciwe. Sprawiedliwe państwo polskie. Nie wierzę panu prezydentowi, bo gdyby pan prezydent naprawdę chciał wolnego, uczciwego i sprawiedliwego państwa polskiego, to ten facet od afery respiratorowej, który potem był. Nazwisko, którego się pojawiało w wielu bardzo brzydkich sytuacjach, nie, nie siedziałby pod aresztem, tylko w areszcie. I byłaby wyjaśniana afera respiratorowa pod. Kontem korupcyjnym. Minister Zdrowia Dziedzielski nie byłby laureatem Nagrody Tygodnika Wprost innowatora w dziedzinie medycyny, tylko byłby nominowany do dołączenia do kabiskiego i Wojsika w, w toczącym się postępowaniu kardem. Przypomnieć? Wspomijam fakt 200 tysięcy nadmiarowych zgodów. Ale drodzy Państwo, wadliwe szczepionki, które jak wy wykazał raport Najwyższej Izby Kontroli, wadliwe. Wadliwe, z wadą, źle zrobione. Ponad 100 tysięcy sztuk wiedzieli o tym, bo im zagraniczny podmiot powiedział, jakiś inny kraj. Wiedzieli. W sensie polscy urzędnicy. Więc minister też powinien wiedzieć. Powinien zainteresowali się dopiero po roku tymi doniesieniami, że wadliwe szczepionki. No ale już wcześniej one wszystkie zostały podane ludziom. Zagrażały zdrowiu i życiu. Za to cały łańcuszek wszystkich, którzy powinni byli o tym wiedzieć i powinni byli zareagować do ministra włącznie, powinni trafić pod sąd. Panie prezydencie, jeśli naprawdę chce pan uczciwej Polski, proszę rozliczyć Przepraszam, ale dwa lata bezprawia covidowego. Tam tysiące ludzi powinni trafić pod sąd za te bezprawie, które kosztowało polską gospodarkę zniszczenie, a tysiące ludzi śmierć. Uczciwe i sprawiedliwe dla zwykłego obywatela tak, jak to obiecywałem moim wyborcom w czasie kampanii wyborczej w 2015 roku i w 2020 roku. Dla mnie to również oznacza, że nie spocznę, dopóki pan minister Mariusz Kamiński i jego współpracownicy nie będą na powrót wolnymi ludźmi, tak jak powinni być, dopóki nie zostaną zwolnieni z więzienia. Dwa podpisy pod aktami ułaskawienia i, i są wolni. Pan prezydent tego nie robi, bo nie chce tego zrobić. Boże, a więc nie chce. Boże, ale nie robi, czyli nie robi, bo nie chce. Przepraszam, ale moim zdaniem to bardzo wyraźnie oznacza, że pan prezydent chce, żeby oni siedzieli w więzieniu, żeby mógł jego kolega polityczny, pan Morawiecki, pan Kaczyński, na tym kapitał polityczny zbijać. Taka jest moja prywatna opinia. Nie spocznę, zapewniam państwa o tym. Nie przestraszę się. Będę działał w sposób legalny, zgodny z konstytucją i polskim prawem, tak jak zawsze do tej pory, i tymi możliwościami, które daje Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej. Ale jednocześnie z tego miejsca, jako ten, który został wybrany przez ponad 10,5 miliona moich rodaków, chcę zaapelować. Wiem, że dzisiaj, po tym, co widzieliśmy wczoraj, po tym, co dzieje się w ostatnich dniach, po tym ostentacyjnym łamaniu polskiej konstytucji, polskiego prawa, po brutalnym, siłowym działaniu jest wiele oburzenia, jest wiele gniewu nawet, apeluję o spokój. Wolno w Polsce się gromadzić. Jeżeli ktoś chce korzystać z prawa zgromadzeń, może się gromadzić. Jeżeli ktoś chce uczestniczyć w manifestacjach, może uczestniczyć w manifestacjach. Ale bardzo Państwa proszę, żeby były to manifestacje pokojowe, aby były to manifestacje godne. Tu się całkowicie z panem prezydentem zgadzam i też apeluję na dowód tego, że tak naprawdę tak myślę, a nie podlizuję się panu prezydentowi, mam to, że ja to mówię od uh, uh, wielu, wielu lat, a w kontekście tych manifestacji, które są teraz, moim zdaniem, się szykują od wielu, wielu dni i tygodni. Drodzy Państwo, jeśli pozwolicie się poszczuć, jeśli pozwolicie. Na zrobienie w Polsce czegoś, co doprowadzi do wojny domowej, nasz kraj czeka straszny los. Państwa czeka straszny los osobiście: represje, przemoc, być może nawet śmierć. Państwa, którzy będziecie brać udział w jakichś zamieszkach. Ale nasz kraj, w wyniku tych zamieszek, może nawet stracić suwerenność, bo na przykład przyjdą Amerykanie i zaprowadzą tu spokój. Wiecie, ustawa o pomocy, te klimaty. Życie Państwo, żadnych zabieszek, żadnych działań niezgodnych z prawem, żadnych rozrób, żadnej przemocy. Tylko i wyłącznie kulturalne, pokojowe manifestacje, jeśli już Państwo chcecie. I mi się wydaje, że Pan Prezydent doskonale wie, co nas czeka. Doskonale wie, do czego pisowcy są zdolni, żeby próbować odzyskać odzyskać władzę i że ten wariat uliczny właśnie jest przez PiS szykowany. I mi się wydaje, że pan prezydent po to to powiedział, że, zori, że wiedząc, co, co nas czeka, chce potem mówić, że o, ale ja prosiłem, żeby tak nie robić. Prosiłem, drodzy państwo. Nie mówcie, że ja mam jakikolwiek związek z tym, co się właśnie działo, mimo tego, że dałem paliwo polityczne na to, co się właśnie dzieje, ale ja mówiłem, żebyście państwo tego nie robili. A to, że Poszczuli państwa do wyjścia na ulicę, moi koledzy polityczni, na podstawie e, paliwa politycznego, które ja im dałem, to mnie wcale nie obciąża, bo ja mówiłem, żebyście państwo robili to zgodnie z prawem. Moim zdaniem, dlatego ja uważam, że pan prezydent robi to czysto cynicznie, natomiast ja to robię naprawdę z potrzeby serca. Też jestem Polakiem, tak jak państwo, żyję w Polsce. E, nie jestem politykiem. E, jeśli państwo zdewastujecie kraj, to ja nie pojadę sobie do córki do Wielkiej Brytanii tak jak pan prezydent. Przepraszam, nie wywiozą mnie samolotem rząd, yy, rządowym czy tam prezydenckim. Ja podzielę państwa los. I również ze względu na swoje dobro, swoje rodziny apeluję, drodzy państwo, nie zniszczcie naszego kraju w imię interesu poszczególnych polityków. A być może ludzi, którzy za tymi politykami stoją, na przykład. Amerykadów, którzy bardzo chcieliby na pewno zaprowadzić tutaj spokój. Spokojne. Tak jak wczoraj w czasie, co tu kryć, dużych emocji, również tutaj i w Pałacu Prezydenckim, mówiłem spokojnie do moich współpracowników. Zachowajcie spokój. Nikomu nie ma prawa spaść włos z głowy. To są nasi goście, którzy są u nas legalnie, którzy są otwarcie, którzy są posłami Rzeczypospolitej Polskiej. Zachowajmy się godnie. Proszę wszystkich, żeby zachowali się godnie. Można wyrażać swoje zdanie, ale proszę, żeby odbywało się to w porządku, tak, aby nikt nie był zagrożony, narażony. Apeluję o to do wszystkich moich rodaków. Wierzę w to głęboko, że sprawiedliwymi, uczciwymi metodami konstytucyjnymi, prawnymi i politycznymi zgodnymi z zasadami demokracji jesteśmy w stanie uczciwość i sprawiedliwość w polskim państwie przywrócić i dalej budować uczciwe i rzetelne polskie państwo. Tutaj jesteśmy w sporze, bo moim zdaniem państwo zapisu nie było ani uczciwe, ani rzetelne. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Sprawiedliwość, uczciwość, wolna Polska. No i właśnie tu jest ten moment, w którym realizator z kancelarii prezydenta wyłączył dźwięk panu prezydentowi. Nie wiem, czy dlatego, że nawet on nie był w stanie wytrzymać tego, co mówił pan prezydent, powiedział, że pan prezydent no raczył uprawiać politykę, czy też, nie wiem, jakaś awaria sprzętu. Tak wyszło, drodzy państwo. Także ja na razie kończę, pozdrawiam, do zobaczenia, no i co, za kilka, góra kilkanaście godzin, raczej za kilka dowiemy się jakie jest orzeczenie Sądu Najwyższego względem y, legalności, y, ważności wyborów i albo potem zacznie się jatka, albo nie, oby nie. Pozdrawiam, do zobaczenia, pa.